Yo, siemanko, z tej strony Okolicy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Biedronce. Dziś, jak widzicie po tytule, testujemy. Powiedz, pokaż co testujemy. Kizers i Fame MMA. Ja też mam. Young Więc Iggy. Ja i Young, że będziemy testować. Young Iggy. Idziemy kupić i idziemy kupić te batony i idziemy je testować. Z drugiej strony. Dobra, kupujemy. Yo, siemanko, z tej strony Okolicy. Kilka dni temu na kanale pojawił się odcinek test napoju, w którym częściej piją Polacy. Wiadomo, trochę tam udawałem, że wiecie. Czekaj, poczekaj, tu Janczyn, muszę zrobić ała. Kamerę. Ała, jest okay, niech dobrze, nie widać? Jest dobrze widać? Jest. No i tam niektórzy mówili, że tam że dziwne rzeczy robię. Wiecie, że ten film był trochę ustawiony, ale dziś ja i Janczyn będziemy testować. Ja. Batony. Jakże też będzie testował, zaraz pokażę, ale ja pierwszy może. I zobaczcie, mamy tu Kizersa i batona Fame i jakby, można powiedzieć, że to jest test, ale my już to jedliśmy i dziś będzie porównanie, który jest lepszy. Więc zostawcie łapkę w górę, bo na 25 łapek w górę będzie kolejny test. Dobra. Ale dobra, zostawajcie łapkę na 5 milionów Okonik. Na 5 milionów subów Okonik wyprowadza się na bezblurną wyspę. Niesamowite, dobra, a więc testujemy na początku może Kizo. Nie no, żart. No, tutaj Kizo, więc spróbujemy. Tak to wygląda. Białe tutaj, zarcie. Wiadome, wiadomo to. Dobra, ugryzę. Tak to wygląda. Kurde. Dobry ten Kizo, dobra. Czuć ten narkotyk. Flashback. Pamiętam jak Leon TV. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Dobry, mega dobry. A sobie ugryzę jeszcze raz. Ale ujęcia. Dobra. Teraz baton firma. Dobra. No mogę, no nie. Przechodzimy, smak. Czekoladowy. Następnym razem, widzowie, robimy taki test. Ja na 25 łapek. Tego, bo jest tam inny smak batonu Fame'a, jak się nazywa? Słony karmel jeszcze. No, jest inny smak Kizersa, więc tutaj przetestujemy inne smaki. Tak, jak no. Dwiecie łapki, tak 20 łapek i sobie testujemy inne. Dobra. Słony karmel, okay. No. Zobaczcie, w porównaniu do tego, ten ma tak wygląda. Ten jest biały. Dobra, nieważne. Ugryzę ten. Zawsze. Ten jest biały, ten czarny. No tak, dobra. No, ten czarny, a ten biały, no. No tak, dobra. No, tak jak. Dobra. Nie no. Kurde, ale dobry. No, można grać normalnie, czy jak? No, nagrywam tu, nie? Też. A, to dobrze. Dobry kameramen. Kameramen. Ale taki jeden typ napisał komentarz, który mnie totalnie rozbawił pod ostatnim testem. Tam było, ja Okonik, dzięki tobie wiem, że jeść wodę gazowaną, ale to było, nie, to było piękne, dobra. Ja dziękuję za wszystkie kamera bicz. Za wszystko. Ugryźmy się jeszcze raz. Ugryźmy jeszcze raz. I tak szczerze, widzowie, wykupisz sobie chyba jeszcze jedno, nie? Tak się, bo są mega dobre. Dobrze, nagrywam. Dajcie łapę i subskrypcję. I powiem tyle. Subskrypcję w górę. Według mnie to jest na równo. Naprawdę. Obydwa są zajebiste. Na równo daj. Teraz Janczę. Ja się schowam tu, bo sobie będziemy grać fajną giereczkę. Dobra. Dobra, pokaż. O Boże, ludzie tu szli. Albo idą. Kizers. Nie muszę wam pokazać, jak wygląda już. Ja pokazywałem, jak mam dobry kizer, mi się wydaje, nie? Czuć ten narkotyk, nie, Janguzian? Czuć. Dobre? Dobra. A ja, widzowie, tak ogólnie to oceniam obydwa te batony 9 na 10. Bo wiecie, zawsze może być coś takiego, wiesz, niesamowitego. Amazing. Dobra. Ale dobry, nie, Janguzian? Aż widzę, że kilka gryzów wleciało.
No. A u ciebie to co? Możemy przejść do batonu Fajmoa. Na teledysku jesteś ty co? Jestem tutaj, o konik, moim kolegą jest Janżen. To mój przyjaciel, jestem z nią w wspólnej debacie. Teksty tworzymy na chacie, a wy się opierniczacie. Dobra, ugryź batona Fejmoa jeszcze raz, bo nie było aż widać, bo śpiewałem tutaj legendarną piosenkę. No. No i dobre. No i jaki? W sumie ja nie jestem tobą, więc nie mogę powiedzieć, jaki smakuje. No, jaki? Zajebisty. Kurczę, a który lepszy według ciebie? Ale Kizer czy to? No, Kizer czy Baton Fame'a? Pół na pół. No, to jest jak ja. Dobra widzowie, to będzie koniec. Janże się z wami żegnam. Fej MMA, Federation Official. Yo, nie Halik, nie! Fej MMA! Trzymajcie się, nara. No. Janże się z wami żegnam, można wpadać na nasze Instagramy i na Janże na kanał. Nara!